Za nami jeden z najbardziej emocjonujących etapów The Voice of Poland półfinał. Poznaliśmy już uczestników, którzy powalczą o tytuł najlepszego głosu w Polsce. Za kulisami prawdziwe szaleństwo, zresztą przekonajcie się sami. Gorąco, jesteś finalistką. Że co? Jesteś finalistką. Nie wiem, no co się dzieje. Naprawdę. Boże. Możesz mi uszczypnąć? Jezu. Jezu, naprawdę. Chciałabym bardzo wszystkim podziękować. Wszystkim, którzy oddawali na mnie głosy. Naprawdę bardzo. Z całego serducha dziękuję. Dziękuję wszystkim. A szczególnie rodzinie i moim przyjaciołom i bliskim, bo naprawdę oni mi dają takiego kopa i no nie wiem, masakra. O, ale się zgrzałem, no nieźle. Tak, za tydzień widom. Jezu, jestem tak po prostu jeszcze oszołomiona, naprawdę. Przez tak siedziałam cały czas i potem na werdykcie też i to jest to takie emocje nie do opisania zupełnie, ale przede wszystkim dziękuję publiczności za głosy, bo to dzięki wam jest ten final. Bo tutaj już są naprawdę świetni wokaliści i to wszystko, jak mówię, zależy od gustów, od publiczności. Więc nie wiem, chyba czegoś takiego jak najlepszy głos w Polsce, po prostu jakaś szansa, pewna okazja i zaufanie widzów. No, jestem finalistą, ja nie wierzę w to po prostu, bo to jest jakiś kosmos. Wielkie emocje, naprawdę. Cała droga tutaj, to jakie mam wsparcie od widzów, jest coś wspaniałego, tego się nie da opisać po prostu słowami. Wszystkim bardzo dziękuję i naprawdę, no, widzimy się w finale, to jest wspaniale po prostu. Zaskoczyła mnie dojrzałość mojej Gosi i mojego Marcina. Bo wiesz, ja to dzisiaj powiedziałam, śpiewać po angielsku jest dużo łatwiej. Zaśpiewać po polsku, wiesz, po takich charyzmatycznych artystach jak Agnieszka Chylińska czy Grzegorz Markowski, jest niezwykle trudno. Oni zaśpiewali te utwory, nie kopiując ich, zaśpiewali po prostu swoją interpretacją. I wiesz, ten wybór, kiedy doszło do tego, że ja musiałam wybrać, dawać procenty, no wiesz, to jest bardzo przykre, dlatego że w muzyce nie ma wyścigów. Nie ma. To nie jest sport. Tu nie ma wymiernego, nie ma nic jak wymierzyć tak naprawdę. Także to jest w zasadzie bardziej jak taka zabawa. Ja mogę dawać procenty, a ktoś powie, że Gośka była lepsza, albo ktoś powie, że Marcin. I to jest w ogóle, no w sztuce wyścigi nie służą.